Cześć, Dzień. witajcie. Nie widzieliśmy się, kurczę, prawie że miesiąc już. Ale. Cześć, moi drodzy. Rzeczywiście kawał czasu, bo to urlop, bo to coś, bo to tośmo, tamto, owo, no ale jesteśmy, was pewnie nie ma, bo pewnie jesteście na No tak, urlopie. pewnie macie wakacje, więc też jakoś nie spinaliśmy się strasznie, żeby za wszelką cenę się tu pokazać, no bo wszyscy mamy wakacje i producenci. Jak tak przejrzałem wiadomości wstecz przez ten czas, z którego się nie widzieliśmy, to też trochę mają wakacje. Owszem, coś tam robią, ale tych premier nie ma jakoś tak strasznie potwornie dużo. Dodam, że po drodze mieliśmy nawet targi MWC, które były namiastką tego, co znamy. W zasadzie z tych targów niewiele jest o czym opowiedzieć, więc. No bo to nie były żadne targi. Targi odbyły się w tym roku na takiej zasadzie, że wzięli w nich udział ci, którzy musieli wziąć, to znaczy wystąpić, mieć różne wystąpienia, wziąć za nie pieniądze i to w zasadzie tyle. Dawniej MWC było rzeczywiście świętem technologii, można było pójść, obejrzeć urządzenia, a w tym roku to jakoś nie bardzo wypaliło po prostu. Oni zrobili te Przyznam, targi trochę na siłę i to trochę nie wyszło. dokładnie. Było mnóstwo startupów, były stoiska lokalne. Z relacji kolegi, którego serdecznie pozdrawiam, który tam był, wynika, że głównie były to takie drobniejsze firmy. Z dużych firm, no to było na przykład ZT, które tak naprawdę niczego nowego tam nie pokazywało, bo dopiero pokaże. No i w To zasadzie było tak trochę znaczy, nudnawo, trochę pustawo. Jeden wiesz dzień co, nawet. były przedstawicielstwa, znaczy stoiska duże miały chyba wszystkie te większe firmy, które mobilki oferują. Ale Natomiast rzeczywiście dobrze. nie było tak naprawdę zbyt wiele nowych rzeczy jakichkolwiek. Tak, no słuchajcie, tak jak zwykle po targach jechaliśmy na takie targi na mniej więcej tydzień. Sobota, niedziela biegaliśmy po konferencjach, a później poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, czasem jeszcze i piątek biegaliśmy po halach targowych. I generalnie nigdy nie było tak, żebyśmy wszystkie stoiska obejrzeli i przy każdym, powiedzmy, chociaż na chwilę się pochylili, tylko biegaliśmy po tych stoiskach, które, że tak powiem, nas najbardziej interesowały. A w tym roku z relacji wiem, że wystarczył jeden dzień, żeby zaliczyć całe targi. No Także właśnie. pomińmy te targi znów milczeniem i przejdźmy chyba do, wydaje mi się, najgłośniejszej premiery nawet tego miesiąca. Mianowicie OnePlusa. OnePlus pokazał nowego Norda 2. Nie jest to telefon, który w jakikolwiek sposób by mnie porwał, ale powiedzmy na tle reszty premier, to ta premiera jest w miarę znacząca, chociażby z tego powodu, że ten telefon niebawem będzie również dostępny w Polsce. I Jacek może więcej opowie o tym telefonie, bo dostał więcej informacji na jego temat po prostu. To znaczy, ja powiem szczerze, oceniam tego smartfona zupełnie na zimno. OnePlus troszeczkę próbuje go reklamować, tak jak napisałem zresztą w newsie, nie wiem, czy może czytaliście, jako prawie flagowca w rozsądnej cenie. To nie do końca właściwie cytuję, ale to taki mniej więcej jest Takiego, sens. no. Prawie ja I mam włosy. no tak, to znaczy, to jest rzetelnie Jest mi zrobione telefon. urządzenie, tylko że z trochę niższej półki. To nie jest flagowiec, to jest taka w miarę mocna średnia półka Dokładnie. oparta na Mediateku, nie na Snapdragonie, ale Mediatek jest za to mocny, bo to jest Dimensity 1200. Chwali się troszeczkę OnePlus baterią. Bateria jest lekko powyżej średniej, bo to jest 4500 mAh. I chwalą się jeszcze do tego ładowaniem. I tutaj słusznie, dlatego że ładowanie jest 65-watowe. Poza tym z mocnych stron wymieniają również aparaty fotograficzne. Ja powiem szczerze, jeżeli zaakceptujemy prosty design, bo te telefony są w bardzo przejrzysty, prosty sposób zaprojektowane, to tutaj no, powinienem ich pochwalić, bo jeżeli chodzi o główny aparat, no jest niezłej jakości, 50 megapikseli Sony, to jest IMX766, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili. Tak. Towarzyszy mu ósemka szerokokątna i dwójka, która jest do zdjęć w zasadzie czarno-białych, znaczy służy głównie pomocniczo do Do wykrywania rozmywania tłum. krawędzi, do zrobienia porządnego kontrastu. Z przodu są 32 megapiksele i to jest znowu aparat Sony IMX615. No cóż, fajny zestaw, ale bez obiektywu tele, co tym bardziej jakby wskazuje, że nie jest to flagowiec, bo jednak flagowce dzisiejsze ten obiektyw tele powinny posiadać. W
tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, jedynym smartfonem OnePlusa, który ma aparat tele, jest 9 Pro. I tam rzeczywiście ten aparat tele jest, jest powiększenie, bezstratne. Powiększenie bezstatne, tutaj mamy 10-krotne powiększenie cyfrowe. I to są te mocne strony, którymi OnePlus się chwali a propos tego smartfona. Jest nieźle, no jest wyświetlacz AMOLED, tak? No który tak, też jest spórym plusem. Ale tak 640 cala. No 90 Hz, nie, bo chciałem dodać jeszcze, że 90 Hz odświeżanie. Natomiast tak. Do baterii to nie do końca się zgodzę, bo 4500 to jest już trochę poniżej średniej, bo średnia jest 5000. Nawet według mnie wśród średniaków. Natomiast rzeczywiście ładowanie robi robotę. Nie wiem, to znaczy jest rzeczywiście kilka marek, które w tej chwili te 5000 wrzucają. Natomiast tutaj te 4,5... Ryzykowne twierdzenie, że większość. Przy wyświetlaczu 6,43 myślę, że jakoś da radę. No, znaczy da radę tak jak średnia, pewnie lekko powyżej 24 godzin. Wiesz co, bo ty masz pełniejsze dane, a ja nigdzie nie wyłapałem. On nie ma ładowania indukcyjnego, nie? Nie, ładowania indukcyjnego nie ma. Ładowanie indukcyjne mają słuchawki, takie Buds'y, które OnePlus dorzucił do premiery tego smartfona i one rzeczywiście ładują się indukcyjnie, natomiast telefon nie. No tak, dodajmy jeszcze o pamięciach. Pamięci są 6, 8, 12 RAM-u, ale jest to ten wolniejszy 4X, a do tego 128 albo 256 giga, ale już szybkiej UFS 3.1 pamięci. I właśnie jeszcze próbuję patrzeć, ile on będzie u nas kosztował, bo jakby to jest... To znaczy, ja mogę powiedzieć tak, on jest od wczoraj u nas w dystrybucji bezpośredniej OnePlusa. Na stronie OnePlus Polska można rzeczywiście dostać. Można również na Amazonie i Wix.com. Regularna przedsprzedaż właśnie się rozpoczęła i smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach. W wersji 12256. W kolorze błękitnym i szarym za 2349 zł, czyli 2350, tak? Oraz w wersji 8128, w tej samej, też błękitny i szary, za 1900 zł, 1899, żeby być dokładnie. I dwie wersje tak naprawdę zrobili z tych, z wyboru tych pamięci, tak. Przeczytałem wyżej. Dwie wersje kolorystyczne i dwie wersje pamięciowe. Nie będzie u nas tego ciemnozielonego, który się coś forest nazywa, ten kolor. Natomiast normalna, regularna sprzedaż ma się rozpocząć, jeżeli dobrze pamiętam, 28 lipca. Tak. I jakieś tam promocje będą. Zaraz, w sprzedaży pierwsi nabywcy dostaną 10% zniżki na pokrowce do telefonu Nord 2. I ekran ochronny oraz 50% zniżki na Buds. Na bacy, tak, na słuchaweczki. Tylko no, znaczy ta promocja jest, powiem szczerze, taka, znaczy jest miła. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce dokupić słuchawki sobie za pół ceny, to jest miło, bo słuchawki kosztują tyle, że te pół ceny troszkę daje. No dużo daje. Natomiast jeżeli chodzi o samego smartfona, to no. Zrobiłbym jakąś lepszą promocję, powiem szczerze. No dokładnie, nie ma co tutaj jakby... No dobra. Wiesz co, jest jeszcze. No, mów. Jest, słuchaj, jeszcze jedna ciekawostka. Dzisiaj zwrócił na to uwagę jeden z naszych użytkowników. Tak myślałem, że prędzej czy później ktoś się odezwie ze zdziwieniem. Smartfon ma system Oxygen OS w wersji 11.3, tak? Czyli no jakby nie jest to natywny system OnePlusa. Znaczy, no dzisiaj nie jest. Color OS nie jest natywny. No właśnie. Bo się pomieszało. Oni się w tej chwili, słuchajcie, OnePlus się w tej chwili znów, umówmy się, on się nigdy nie odciął specjalnie od Oppo. Odcinali się, prawda, medialnie twierdząc, że nie, to jest w ogóle tego. Ale teraz już potwierdzi, że jednak my razem działamy. No i skończy się to tym, że tak naprawdę interfejs Oppo i OnePlusa chyba się niczym nie będzie różnił, ale to bardzo dobrze, bo ja na przykład prywatnie interfejs Oppo raczej lubię. Jest to nakładka z tych takich sympatyczniejszych, moim zdaniem oczywiście prywatnie. Może jak już... Wiem, że telefon, znaczy ja się spodziewałem, że OnePlus trochę bardziej zaszaleje z cenami. Jak na OnePlusa to są ceny rozsądne, natomiast jak na telefon, który jest stosunkowo podobny do innych modeli Oppo, no to nie wiem. Ja myślę sobie, że
To już nie jest ten OnePlus, co kiedyś. OnePlus kiedyś, tak, zabójca flagowców, kurczę, game changer, dobrze wyposażone telefony w niskich cenach, to Senevrati. Teraz mamy zwyczajne telefony w zwyczajnych cenach i moim zdaniem, nie chcę być złym prorokiem, ale skończy się na tym, że Oppo pochłonie OnePlusa i OnePlus jako marka zniknie i będzie tylko Oppo. I w zasadzie, no, prawdę mówiąc, jakoś płakał nie będę po OnePlusie. Klienci zadecydują portfelami. Jeżeli baza fanowska jest na tyle duża, żeby zapewnić regularną sprzedaż, to może się jakoś uda. Nawet gdyby ci pani kupowali co roku nowy telefon, no to raz do roku wymienią telefon. Jestem skłonny w to uwierzyć, że fan firmy to zrobi. Natomiast jeżeli mamy kilka modeli z różnych segmentów w ciągu roku, Indie ich ratują. I tyle. No takie jest moje zdanie. No jeszcze ze względów praktycznych jest duże prawdopodobieństwo, że Oppo rzeczywiście zdecyduje się na to, żeby zintegrować obie marki pod jedną nazwą. I no cóż, uczmy się kochać OnePlusa, tak szybko odchodzi. Tak, a to skoro już mówimy o Oppo, to może wspomnimy trochę może tak na szybko, trochę kronikarsko, bo to premiera z Tajlandii. Pojawił się, moi drodzy, Oppo Reno 6Z 5G, czwarty w zasadzie model z rodziny Oppo Reno 6. I cóż on takiego ma? Przede wszystkim charakterystyczny w sumie dla wszystkich aktualnych modeli Oppo wygląd, czyli trzy obiektywy na tyle, takie lekko wystające guziczki z przodu, otworek w ekranie. Ekran oczywiście jest AMOLEDowy, 6,4 cala, Full HD, ale niestety bez szybkiego odświeżania. Rzeczony aparat do selfie ma 32 mega. Pod ekranem oczywiście czytnik papilarny, a głębiej nieco MediaTek Dimensity 800, 8 giga RAM-u i 128 giga pamięci, czyli taki standard w średniej klasie, bym powiedział. I tak samo zresztą akumulator i tak samo cała reszta akumulator, 4310 i 30-watowe ładowanie. Aparat potrójny 64 i teraz zgadujcie, no co dalej? Tak zgadliście, plus 8 do szerokich zdjęć, plus dwójeczka do makro. No i w zasadzie tyle w tej przeliczeniu z Tajlandii, dobrze mówię, wróć, nie. W przeliczeniu tym razem z wietnamskich dongów, bo w Wietnamie z kolei podano cenę tego telefonu, to mamy 1585 zł. Na razie on jest tam daleko, daleko, daleko na wschodzie. Nie wiem, czy w ogóle dotrze do nas. Może dotrze, może nie zdąży, bo będzie siódemka, znając Oppo. Jeżeli się przyjrzeć temu smartfonowi, jest procesor, który również obsługuje 5G, jest identyczny zestaw aparatów w zasadzie jak w Nordzie 2, o którym dopiero co mówiliśmy. Co prawda design jest nieco inny, ale przymknął oczy, to podobny. No więc właśnie, no wiesz co, powiem tak, gdybyś doliczył tak naprawdę temu smartfonowi polski VAT, to on wyszedłby w takiej cenie jak ta sama wersja pamięci Norda 2 w Polsce po prostu. Więc też nie płaczemy po tym smartfonie, niech on sobie się tam dobrze sprzedaje na Dalekim Wschodzie. Bateryjka jest trochę mniejsza, bo 4310 za tak, i ładowanie wolniejsze. No, więc taki kolejny. Dobrze, słuchajcie, w porównaniu z tym Oppo, który jest bardzo podobny, jeśli chodzi o konfigurację. No tak, OnePlus wychodzi lepiej, nie? Norda. U nas wychodzi lepiej ten Nord. Także mówię, wydaje mi się, że tragedii. Z ceną poszli rozsądnie. To nie jest okazja niesamowita, no. Ale nie zaszaleli przynajmniej, co jest. Tak, to jest coś takiego, ja to tak nazywam, takie powiedzmy telefony, taki doskonale średni, niczym kompletnie się nie wyróżnia, niczym nie porywa, ale w zasadzie przyczepić się też nie za bardzo jest do czego, bo wszystko w sumie gra w tym urządzeniu. Są dwie premiery, które do nas, nie wiem, czy trafią, raczej nie, chociaż zapowiadają się premiery Realme różne na czas niedługi, za czas niedługi. No właśnie, i tu bym nie szarżował z tym, że nie trafią, bo już się domyślam, o których telefonach mówisz i wydaje mi się, że jeden przynajmniej z nich trafi do nas. Jeden z nich może trafić, natomiast tak nie wiem, czy trafią w takim fajnym designie, dlatego że Realme zdecydowało się na wypuszczenie dwóch modeli, GT Master i GT Master Explorer, które część jakby gamy kolorystycznej jest projektowana przez takiego dosyć znanego projektanta, designera, pana Naoto Fukusawę.
są to smartfony rzeczywiście dosyć fajne, w wersji designerskiej być może bardziej atrakcyjne nawet dla klienta, dla użytkowników. Mhm. Premiera miała miejsce w zasadzie na globalnym serwisie Realme, dlatego jest nadzieja, tak jak Adam mówi, że one również trafią do nas. Tak, no mówię, boję się, że trafi do nas ten słabszy, bo tak naprawdę... Raczej do nas trafi ten słabszy, chociaż... Tego nie brakuje, aczkolwiek chętniej widziałbym ten mocniejszy model w moim ręku niż ten tańszy. Ja dodam, że pan Fukusawa, tworząc ten design, podobno inspirował się wyglądem popularnej marki walizek podróżnych. Faktycznie trochę to tak wygląda, ale przynajmniej telefon do walizki pasuje. Wcześniej ten sam pan, zdaje się, o ile dobrze mnie pamięć naprowadza, nie, tak, dobrze ci dwoma wersjami inspirowanymi bodajże cebulą i czosnkiem. Jakże polskie smartfony to były. Tak. Że tak. Pomyliłem, ale chyba to on był. No i może przejdźmy. Tak, to ten sam projektant. No właśnie, no. Smartfon inspirowany cebulą. Kurczę, nic bardziej polskiego. Ale przechodząc do urządzeń, no to ten Realme GT Master, czyli model... Patrzcie, jak zgrabnie wybrnął z tego czosnku. Czosnek to nie polski. Czosnek to Francja bardziej. Tak. Przynajmniej tak mi się kojarzy. No i kurczę, załączyły mi się ślinianki, coś bym zjadł. No. Dobra, mniejsza... Przejdźmy do specyfikacji. Może zacznijmy od tego prostszego o kryptonimie Luna. Oznaczeniu RMX3361 będę uparcie, dlatego że ostatnio różne marki rzeczywiście robią mnóstwo klonów. On jest oparty, czyli ta wersja GT Master jest oparta na Snapdragonie 778G, czyli wiemy już, że będzie obsługiwał sieci 5G, będzie w nich pracował z Super AMOLEDem Samsungowym 6,43 cala i pracującym w Full HD do 120 Hz, tak? Bo tam jest też to odświeżenie adaptacyjne. Poza tym mamy do tego dwie wersje pamięci flash 128 i 256, jedną wersję tylko pamięci RAM 8 giga. Jeśli chodzi o aparaty, z przodu jest 32-megapikselowy, z tyłu jest zestaw trzech aparatów 64 plus 8 plus 2. Tutaj na pewniaka można właściwie zgadywać. Ładowanie 65 W. Mówiłem czy nie mówiłem? Nie mówiłeś, a bateria 4300. Poprawna, ale mogłoby być lepiej. I chyba wszystko na ten temat. Może jeszcze tyle, że właśnie występuje w tej wersji walizkowej. To jest taka wersja ciemnoszara i w wersji takiej opalizującej, dosyć ładnie perłowej, gdzie opalizowanie przechodzi od takiego kremowego koloru do błękitu i do kremowego z powrotem. Ładnie to wygląda. No, a jeszcze białe. Wygląda to mniej więcej tak. To nie jest kolor identyczny. Jeszcze dodam, że jest biała wersja również tego modelu. A ceny, moi drodzy, zależnie od pamięci wewnętrznej, jak Jacek rzekł, 1450, 1570. Aha, i telefon ma mini jacka i NFC. To jeszcze może być istotne. Wiesz, gdyby to była stuwa różnicy w Polsce, to balcie jak w dym w tę troszeczkę wyższą wersję pamięci. Dokładnie, ja mówię, no to są ceny przeliczone żywcem z juanów, ale powiedzmy, że stosunek po dorzuceniu VAT-u, no wydaje mi się, że się nie zmieni i zdecydowanie bardziej opłacalnym będzie nabycie tej większej pamięci. Drugi telefon. No. Rzetelny średniak mógłby mieć baterię trochę większą. Większą baterię, no. Ten drugi z kolei ma dłuższą nazwę, więc i lepszą specyfikację. Ja to sobie tak fajnie, sprytnie połączyłem. Znowu mamy AMOLED-a, tym razem z brzegami trochę bardziej zaokrąglonymi. Znów Full HD, znów 120 Hz odświeżanie, 6,55 cala rozmiar. Także trochę większy. Tak, i znowu 32-megowy aparacik do selfie. Z tyłu z kolei, moi drodzy, tu już jest faktycznie niespodzianka, bo mamy zupełnie inny zestaw. Główna matryca to jest ta w tej chwili dosyć modna, co się zrobiła 50-ka. 16 jest do szerokiego kąta, no i 2 nie zmieni już akurat. No i ten moduł główny IMX766 ma optyczną stabilizację obrazu, a i bateria urosła, bo 4500 ma, natomiast ładowanie 65-watowe. No i serducho jest tu inne, bo jest Snapdragon 870, oczywiście z modemem 5G.
i mamy dla odmiany dwie wersje pamięci i RAM i flash, bo mamy 8128, co by kosztowało 1750 przeliczając z juanków. A druga wersja, która zdecydowanie ciekawsza jest, to jest 12 plus 256 za 1930 tam parę złotych, zależnie od kursu juana. No i tutaj też kolorystycznie jest taka wersja walizkowa, tylko że tutaj jest jasna, beżowa jak na moje oko. Jest druga wersja walizkowa, ciemnoszara również. No i znowu te dwie tęczowe. I znowu biały i ten kolorowy, perłowy, tak? Ja nie wiem, czy myśmy przy Nordzie wspomnieli, bo teraz Adam wspomniał o optycznej stabilizacji obrazu. Nord też ma optyczną stabilizację obrazu w tej 50. Tak, bo to jest pewnie dokładnie ten sam moduł. A, no jakbyście tak popatrzyli na stylizację tych Realme GT, to znów mamy ten stary motyw, prostokątna oprawka i trzy guziczki okrągłe aparatów fotograficznych, taki sygnalizator, co doskonale już widzieliśmy u Oppo. W zasadzie jakby zmienić logo, to byście nie odróżnili pewnie od tego, po którym chwilę temu mówiliśmy. I w sumie ten OnePlus też jest w podobnej manierze stylistycznej utrzymany. Oczywiście pomijamy walizki pana Naoto, bo to jest jakby osobny klimat. Ja się tak mocno zastanawiam, kurczę, moduły z optyką tele muszą być chyba znacznie droższe od wszelkich innych aparatów. Tak. Na tyle, że jednak producenci nie decydują się na zainstalowanie choćby no minimalnego, trzykrotnego zoomu, tak? Inaczej, są nie tylko droższe, ale i większe. Wiesz, dokładają jeszcze jakieś dodatkowe szkiełko. No kosztuje ułamek centa, więc no wiesz, przestałoby się to resztować. Ale znaczy, zastanawiam się, znaczy oni mają prawdopodobnie badania, które wskazują, że ludzi ten aparat tele tak średnio interesuje, jak chcą sobie powiększyć, to robią fru i już mają powiększone, tak? No, szczególnie jak jest duża matryca, to po prostu robi się wycinek z tejże matrycy i tak naprawdę i tak dostajemy na końcu zdjęcie 12-megowe i tak. To... A druga rzecz jeszcze jest taka, jak żeby inaczej później odróżniać flagowce od powiedzmy mocnych średniaków. No, mocne średniaki nie mają aparatu tele, flagowce mogą mieć nawet i te same bebechy, ale mają tele obie. Bardzo fajne rozgraniczenie na przykład w obrębie Huawei, który rzeczywiście zaczął dosyć masowo te teleobiektywy pakować do flagowców. I tam to rozgraniczenie było, to znaczy tam były różne te aparaty z różną optyką i z różnymi matrycami i one potrafiły te trochę, a te jeszcze więcej, tak? Co prawda ceny były zaporowe, ale to rozróżnienie daje się zrobić. Najwyraźniej ono na ogólnym rynku nie jest tak do końca opłacalne po prostu. Tak, to było, ale no cóż, Huawei teraz jest tam, gdzie jest. Jego miejsce. Znaczy wiesz, ja wspomniałem o Huawei, dlatego że żadna inna marka tego nie zrobiła na taką dokładnie skalę po prostu. Ale ja właśnie do tego samego nawiązuję, że właśnie Huawei tak robił, no ale w tej chwili tego klienci, że tak powiem, już nie mają okazji za bardzo dostrzec, a inni robią to, co robią. To znaczy wiesz, może będziemy mieli okazję, bo za moment jest w końcu zapowiadana kolejna premiera flagowców. Ku mojemu zdziwieniu powiem szczerze, bo się nie spodziewałem, że to będzie tak szybko. Nie, no zaprezentują, ale... Ale są słuchaj zapowiedzi, że to ma wprowadzić jakąś nową jakość do fotografii właśnie zupełnie mobilnej. W związku z tym jestem ciekaw, co rzeczywiście pokażą. Pytanie, ilu ludzi się zdecyduje na zakup aparatu fotograficznego tak naprawdę z funkcją telefonu bez Google'a? No bo to jest jakby tutaj, muszą czymś nadrobić brak Google'a. Wiesz co, tak, na pewno, ale powiem ci szczerze, że mnie to średnio interesuje. Mnie jako dziennikarza technologicznego średnio to interesuje. Jaki to będzie przełom, no. Płynna soczewka, no może, ale... Znaczy, ja się zgadzam z twoją oceną rynkową, tak, ludzie są mniej zainteresowani drogimi smartfonami, które nie mają Google'a, tutaj nie ma żadnej dyskusji. Natomiast właśnie od strony takiej, że jestem dziennikarzem technologicznym, zastanawiam się po prostu, co wprowadzą, w jaki sposób i jaką nową jakość to rzeczywiście wprowadzi do fotografii mobilnej. Myślę, że wiesz, będzie to po prostu bardziej marketingowy termin niż faktyczna nowa jakość. No ale zobaczymy, dajmy im szansę. Honor też zapowiada nowy model. Tu w odróżnieniu od Huawei jest szansa na Google'a i też promują mocno aparat fotograficzny, więc też może być jakiś fotograficzny mocarz, ale no to zobaczymy. Będzie to wam o tym opowiemy na pewno.
Wiesz co, ale skoro już rzeczywiście zawadziliśmy o Honor i Huawei, tak, no to powiedzmy, które według mnie nadal to nie ma według mnie takiego rozróżnienia, mimo tego, że formalnie jest bardzo mocno podkreślane, to wspomnijmy o tym, że Huawei wypuścił na rynku chińskim, ja wiem, że dla nas to jest średnio interesujące, ale na rynku chińskim wypuścili smartfona z takiej serii Maimang, która to seria jest tam dosyć szeroko znana. Natomiast Huawei nie wypuścił go pod swoim szyldem, tylko wypuścił go jako telefon operatorski dla China Telecom. I telefon jest brandowany jako urządzenie China Telecom, nazywając się tak, jak nazywają się urządzenia z serii Huawei tam prezentowane, czyli Maimang 10 SE. Dokładnie. Urządzenie nie jest jakieś straszliwie ciekawe. Dla rynku chińskiego to jest po prostu takie urządzenie sprzedażowe ze Snapdragonem 480, 6,5 cala matryca, 5000 mAh bateryjka, rozdzielczość HD z plusem. Także to nie jest jakiś, nie wiem, flagowiec, wyjątkowe urządzenie. Oni telefon operatorski wrzucany w abonamenty. Chociaż tak naprawdę jak przejrzymy cenę, to albo ja źle spojrzałem, albo coś jest nie tak, bo cena jest ponad 1000 zł, 1025 zł i w życiu bym takiej kwoty za ten telefon nie zapłacił, nawet operatorski, więc myślę, że jest to cena taka wystrzelona na rynek na zasadzie luzem, a w ofercie... Adaś, będzie... A jak wyglądają ceny u nas najtańszych smartfonów z 5G? Słuchaj, są tańsze? No, poniżej 1000 już coś znajdzie, zdaje się, w 5G. Zdaje się od Realme. No ja właśnie nie jestem tak do końca pewien. Dobrze, ale to zestaw specyfikacje. Tu nawet, wiesz, aparat fotograficzny jest nienadzwyczajny, bo jest 13 plus 2 dwójki. Nie, ale ja się z tobą zgadzam. To znaczy, to nie jest nadzwyczajna specyfikacja, natomiast... ale 1000 zł za taki telefon na polskim rynku to nie byłoby dużo. No byłoby. Gdyby doliczyć VAT, to już można by się było zastanawiać, no ale za 1000 zł pamiętaj, to nie jest jakaś... Nie z Chin. Tak, no więc u nas to by było znacznie ponad 1000 zł. Natomiast wydaje mi się, że ta cena to jest po prostu tak podana trochę na wariata, a tak naprawdę on nie będzie tyle kosztował, bo on będzie dodawany do abonamentów, tam rozłożony na raty i tak dalej. Nie wiem, ja się powiem szczerze, nie znam na polityce, nie znam się na polityce chińskich operatorów. No właśnie, ja też nie wiem, nie mam pojęcia, jak jest. Jedynie. Mogę jedynie domniemywać. Adaś, ale nie mówmy we dwóch, bo ludzie nic nie usłyszą po prostu. Albo ty, albo ja, dawaj. Mów. Dobra, ja tylko domniemuję, że tak będzie, bo ta cena mi się po prostu nie klei ze specyfikacją, bo nawet ekran jest HD+, tutaj. Także tak jak Jacek zauważył, no nie znamy dokładnie specyfiki tego operatora i tak naprawdę zwróciliśmy na ten telefon uwagę ze względu na to, że jest w sposób dziwny wypromowany, bo... Znaczy jest pod innym brandem niż zwykle po prostu. Nie przypominam sobie, żeby wcześniej było zastosowane takie zestawienie, że jest nazwa operatora plus nazwa modelu stosowana przez producenta. Bo gdyby to był, nie wiem, China Telecom coś tam, no to spoko. China Telecom zamówiło Huawei model, Huawei im wyprodukował, mają swoją nazwę. A tu mamy takie zmieszanie nazwy operatora z nazwą modelu stosowaną zwykle wcześniej przez producenta, bo wcześniej Maimangi były po prostu Huawei Maimang, coś tam, nie? No i tutaj jest i logo China Telecom, nie ma logo Huawei i ten telefon właśnie, gdzieś ta informacja, że to jest telefon Huawei, gdzieś ginie po prostu w ogólnym natłoku. Może różnych innych. Natomiast ja mam taką propozycję, słuchaj, dla siebie również. Spróbujmy rzeczywiście znaleźć smartfona na polskim rynku o lepszej specyfikacji za 1000 zł. Bo serio, zastanawiam się, dla mnie to jest zagadka, czy rzeczywiście są takie, które mają, nie wiem, lepszą baterię, lepszy aparat fotograficzny. Wiesz, no nie mamy żadnego interesu reklamowania tego urządzenia, które nigdy na polski rynek raczej nie trafi. Wchodzę do pierwszego z brzegu operatora, no i patrzę, co jest. Wiesz, na spokojnie, a my opowiadajmy może o czymś kolejnym. Nie ma sprawy. Możemy opowiadać na przykład, o czym możemy opowiadać? Możemy opowiadać na przykład o tym, że pojawił się Galaxy M21 w nowej wersji. Wersja jest oznaczona numerkiem roku, czyli 2021. I różni się tak naprawdę bardzo niewieloma szczegółami od tej wersji podstawowej Galaxy M21, którą znamy już. Tak naprawdę jest wszystko to samo, jest Exynos 9611, ten sam zestaw pamięci, ten sam wyświetlacz Super AMOLEDowy. I
Tutaj o dziwo Samsung wprowadził taką innowację, która w tym segmencie rynkowym jest dosyć rzadka, mianowicie zmienił aparat fotograficzny. Właśnie. Aparat fotograficzny, co prawda, nie ma lepszej matrycy, jeżeli chodzi o rozdzielczość, natomiast ma troszeczkę lepszą jakościowo tą matrycę, ponieważ będzie w tej chwili robiła domyślnie 12, a może też ustawią domyślnie w oprogramowaniu 12 megapikseli. W każdym razie będzie robiła lepsze zdjęcia 48 megapikseli, bo tu jest matryca GM2 w odróżnieniu od GM1 w pierwotnej wersji. No i zmienił się design odrobinkę, ponieważ błyszczący, strasznie palcujący się plastikowy tył zastąpił tył taki z takim karbowanym wzorem i trochę zmienili wystrój oprawki aparatu fotograficznego. Dlaczego tylko tyle zmienili? No bo mogli, a w sumie M21 był telefonem na tyle fajnym w swoim segmencie cenowym oczywiście, to zaznaczmy, bo to no nie jest jakiś wybitny smartfon, ale w swojej cenie jest całkiem niezły. Więc po prostu stwierdził, po co zmieniać, jak się sprzedaje. Słuchajcie, w Indiach ten telefon wychodzi 603 zł, czyli u nas pewnie by kosztował tak jak poprzednik 900. No i jeśli ktoś nie chce, nie musi mieć sieci 5G, to jest bardzo fajna propozycja, bo tutaj i bateria mocna 6000 mAh, i ten Exynos daje radę, I ten Exynos daje radę i mamy fajny wyświetlacz AMOLEDowy, w związku z tym nie to, żebym reklamował, po prostu mówię, że w tym segmencie cenowym to jest fajna propozycja, tyle. Tak, aparat do selfie też jak na ten segment całkiem dobry, bo 20, także w sumie fajny telefon. Pewnie do nas dotrze prędzej czy później, ta zmieniona wersja zastąpi tą poprzednią i tyle. I chciałem wrócić do telefonu poniżej 1000 zł z 5G. Dawaj. No i słuchajcie, po prostu na wariata wklepałem, bo akurat miałem prawie że otwartą zakładkę Operator Plus. Bez umowy, luzem można kupić tam Moto G55G za 930 zł, która ma aparat z tyłu 48 plus 5 plus 2, 64 giga pamięci, baterię 5000. To jest tak na... A ile ma RAMu? Już ci mówię, jaką wersję ma Plus, bo muszę podejrzeć. 64 wewnętrznej. A RAMu zaraz. No łaskawie Plus chyba nie podaje. 4 giga RAMu, no tego RAMu mógłby mieć więcej, no ale tamten wcale nie miał więcej, nie? Nie, 6 miał, tak? Nie, no ma więcej właśnie, ma 6 giga. No dobrze, no na 6 giga, ale znowu inne parametry ma gorsze, więc powiedzmy, że porównywalny telefon można by się było zastanawiać, u nas można kupić poniżej. Znaczy w tej Motorola masz prawdopodobnie właśnie GM1, nie? Prawdopodobnie, no bo to jest... w tej chwili nie jestem w stanie podejrzeć. Słuchaj, ale... prawdopodobnie tak, ale no to GM1 jest i tak więcej niż 13 mega plus 2 z tamtego telefonu, nie? Chodzi o to, że po prostu ten już u nas kosztuje 930, a tamten kosztuje 1000 bez VAT-u, więc no jednak można u nas kupić i nie powiedziałem tego bez powodu, bo jednak... Spoko. Byłem ciekaw po prostu. Dobra, nie, no to już ci powiedziałem i żeby nie było, że ja tą Motorola jakoś, kurczę, nieprzypadkowo brałem, zupełnie przypadkowo, bo pierwsze, co mi przyszło do głowy, to pewnie Realme ma jeszcze coś lepszego w tej cenie, ale nie chciało mi się szukać po prostu. Jak już jesteśmy przy takich telefonach klonowanych dosyć mocno, wracając do tamtego Samsunga, to pojawiło się właśnie dzisiaj w Indiach Poco F3 GT. W zasadzie nie ma co się rozwodzić nad specyfikacją, bo jest to po prostu Redmi K40 Gaming Edition, czyli ten z magnetycznie chowanymi dodatkowymi guziczkami dla graczy. I w zasadzie specyfikacja się kompletnie nie zmieniła. Natomiast no, telefon, warto spojrzeć na niego o tyle, że prawdopodobnie pod tą nazwą trafi to do nas. Ceny z Indii, nie wiem, czy jest sens, no bo to są ceny na żywca przeliczone z rupii, więc trzeba dorzucić do nich VAT, ale telefon w najtańszej wersji 628 by kosztował 1410 plus VAT, natomiast w najmocniejszej wersji 8256 1617 plus VAT. W środku MediaTek Dimensity 1200, AMOLEDowy ekran z odświeżeniem 120 Hz, 6,67 cala, panel dotykowy 480 Hz odświeżany, bateria 5064 z 65-watowym ładowaniem, 16 aparat do selfie, z tyłu aparaty 64.8 plus 2, metalowa obudowa, Gorilla Glass 5. Tyle, bo myśmy o tym telefonie już, powtórzę, mówili jako o Redmi K40 Gaming. Teraz ma nową nazwę i w zasadzie tylko tyle. No i nowe logo. Tak? Na takiej samej zasadzie, słuchaj, ja wspomnę o całej serii różnych smartfonów pod nazwą
Vivo Y53S. A mówię o tym dlatego, że właśnie dodaję czwartą wersję smartfona, który się w ten sposób nazywa. I uczulam was bardzo. Nie będę w tej chwili przytaczał pełnych specyfikacji. Ale są wersje z 4G albo z 5G. Te wersje z 4G, jedna z nich ma NFC. A teraz właśnie dodaję kolejną wersję z 5G, która ma zmieniony procesor. Co prawda te smartfony funkcjonują na różnych rynkach, ale wiecie doskonale, że w serwisach sprzedażowych, aukcyjnych można trafić na różne cuda. Dlatego gdybyście się zdecydowali kiedykolwiek na taki telefon Vivo Y53S i sprawdzali na MGSM-ie, to sprawdźcie przez wyszukiwarkę, a nie wchodząc przez Google, dlatego że tych wersji jest sporo i trzeba uważać, żeby się nie naciąć na coś, czego się kupić nie chciało. Dokładnie. Dokładnie tak jest, tych modeli już w tej chwili 4, dobrze naliczyłem. A skoro już jesteśmy przy Vivo, to tak naprawdę kronikarsko, bo też w sumie o tym telefonie chyba już mówiliśmy, a może nie. Jakiś czas temu, to było 8 lipca, na polski rynek wkroczyło Vivo V21 5G. Telefon, który przede wszystkim wyróżnia się aparatem do selfie, bo rzeczywiście to jest jakaś, powiedzmy, prawie że nowa jakość w tej dziedzinie, bo mamy 44 megapiksele z autofokusem i optyczną stabilizacją i do tego dwie doświetlające lampy LED schowane w ramce wyświetlacza. Przyznam się, że pierwszy raz mam okazję z telefonu z takim aparatem do selfie korzystać. Natomiast cała reszta to już jest średniaczek, bo mamy AMOLEDowy ekran Full HD 644 cala z 90-hercowym odświeżaniem. Mamy Dimensity 800, 8 giga RAM-u z tym 3-gigowym wirtualnym RAM-em, czyli w porywach możemy mieć 11. 128 giga wewnętrznej, gniazdko na microSD, co coraz rzadziej się obecnie zdarza. Bateria taka sobie, bo 4033-watowym ładowaniem. Tylny aparat w sumie nie najgorszy, bo przed chwilą o podobnym mówiłem, 64 z optyczną, 8 szerokokątny i dwójeczka do makro. Wygląd po prostu mnie osobiście bardzo podchodzi, bo fajnie się ten telefonik się mieni. Jest druga wersja, trochę smutniejsza taka, ale też nie brzydka. Telefon strasznie fajny, jeżeli chodzi o design, selfie też fajne, tam jest pełno różnych filtrów, jak ktoś się lubi pobawić, to tak. Natomiast cena trochę mniej mnie porywa, bo prawie 2000 bez złotówki. Powiem szczerze, że jakby ten telefon kosztował tak 1600, to ale bym go wychwalał. A tak, nie wiem, powiem wam w recenzji, będę robił recenzję, to wam o nim opowiem, ale mógłby być ciutkę tańszy, ale poza tym jest fajny. Z ciekawostek, w Indiach zadebiutował Note 10T 5G na Dimensity 700 z wyświetlaczem 6,5-calowym IPS-owym Full HD z Gorilla Glass 3 przy 90 Hz odświeżania pracujący, z pamięciami 64/128, 4 albo 6 RAM-u, z aparatami fotograficznymi 48 plus 2 plus 2 z przodu 8. Mało ciekawa rzecz tak naprawdę, no ładowanie 18 W jeszcze można wspomnieć, ładowarka trochę większa, bo tak producent postępuje ostatnio, dając troszeczkę większe ładowarki niż. Bardzo dobrze. Jako ciekawostka wyłącznie, bo jeżeli zerkniecie w całą gamę w Redmi Note 10 w serię, to znajdziecie po prostu odpowiednik, który być może jest dostępny troszeczkę bliżej niż w Indiach. I jeszcze jedna ciekawostka, IQOO 7 w Monster Orange. To jest taka wersja smartfona, która w takim mocnym pomarańczu z wielkim napisem Monster na tyle jest dostępna i również niestety, znaczy nie wiem czy niestety, również nie jest dostępna u nas, tylko będzie dostępna na rynkach raczej bliższych Dalekiemu Wschodowi. Tu Indie przede wszystkim zapowiadają, bo tam będzie promocja Amazon Prime Day i wtedy ten telefon będzie, w zasadzie już jest, bo to 26-27 ta promocja będzie. Ceny to nie znam, ale pewnie będzie jakaś tam, podejrzewam, okazja cenowa, no ale to tylko mieszkańcy Indii sobie będą mogli kupić. A jest kolor to jest fajny, napis mniej, bo kolor, jak ktoś lubi ładne takie żarówiaste obudowy, to by mi się spodobał, natomiast z tym napisem znowu... Tak, zgadza się, tu się z Jackiem zgadzam całkowicie, natomiast to jest taki chyba
model, że tak powiem, na końcówkę sprzedaży tego iQ7, bo za chwilę wchodzi iQ8, już są dosyć konkretne przecieki na temat tej ósemki, ale to znowu będzie premiera, to wam o tym powiemy. W każdym razie następca już w drodze, więc to jest taki chyba model na pożegnanie, ten wariant indyjski. Dwa ZTE wyskoczyły, dwa ZTE Blade'y, V30 i V30 Vita. Ciężko mi jest cokolwiek dobrego powiedzieć o tych smartfonach. Nie wiem, bateria 5000 w jednym i w drugim. To są rzeczy dobre. W obu prawdopodobnie są unisoki, bo w przypadku tej V30 to jestem pewien, że jest unisok T618. Natomiast jak patrzę na częstotliwość taktowania zegara, to drugi unisok jest w tej Vicie również prawdopodobnie na moje oko. Wyświetlacz Full HD 6,7 prawie dziesiątych cala w tej wersji podstawowej, 6,8 cala w wersji Vita, w tej pierwszej Full HD, w tej drugiej HD z plusem tylko. Mhm. No i mówię, trudno mi jest, no aparaty fotograficzne, tak? W podstawce mamy 64, plus do tego 8 szerokokątna, plus 5, plus 2, 16 z przodu. W wersji Vita 48 plus 5 plus 2 z przodu 8 z kolei. No, więc aparaty są nie najgorsze, nie? No tak, to jest jeszcze no, najlepsze aparaty. Nawet niezłe aparaty można nie do końca fajnie oprogramować, już nie są takie fajne. Tak, masz rację, ale wiesz co, znowu wydaje mi się, że to są telefony takie bardziej pod operatorów skrojone. Ten drugi, jeszcze bym zwrócił uwagę na dziwną rzecz, przynajmniej to, co ja wyszukałem, ma tylko 3 giga RAM-u, ale tak, wewnętrznej pamięci już przyzwoite 128 giga. Bardzo, bardzo dziwny zestaw. Nie wiem, czy to będzie jedyna kompletacja pamięci, ale jeżeli tak, to jest to no trochę taki odlot, nie? Bo RAM-u dali za mało, a tej wewnętrznej, no okej, nie? Pójdzie na rynek chiński i na rynki wschodzące prawdopodobnie. Oczywiście, wiesz co, ja w Meksyku, meksykański, bo ja brałem to z meksykańskiego ZTE. Nawet w przypadku tego pierwszego modelu, czyli bazówki, czyli pełnego ZTE Blade V30, podali cenę w peso, ja przeliczyłem, to jest równy 1000 zł. No i nadal to nie jest jakaś tam porywająca oferta, nie? Dwa smartfony jeszcze mam dla tych, którzy lubią smartfony lekko wzmocnione. Pierwszy to jest nowa wersja Galaxy Xcover 5 z przydomkiem Enterprise Edition. Powiem szczerze, że nie doszukałem się żadnych różnic. Podejrzewam, że dotyczą wyłącznie oprogramowania. Także tutaj nic nowego w specyfikacji raczej nie znajdziecie. Natomiast druga popierdółka, która w tym tygodniu też się pojawiła, to jest Dogi S35. Wcześniej była wersja Pro. Od taki stosunkowo nieduży telefonik, bo on ma 5 cali tylko. Dla tych, którzy lubią smartfony wzmocnione, on ma i P68, i P69K, ma w Military Standard 810G. A poza tym oczywiście nie spodziewajcie się jakichkolwiek cudów w tej specyfikacji, bo tej cudów nie ma. No nie ma. A propos, jak już jesteśmy przy wzmocnionych telefonach, to firma Ulefon przedstawiła model Ulefon Power Armor 13, który to wyróżnia się akumulatorem o pojemności 13200 mAh. Duża rzecz. No oprócz tego typowy wzmocniony telefon tam, no, o, na przykład bateria ta ładuje się z mocą 33 W, czyli trochę to potrwa, ale może się ładować też bezprzewodowo 15-watowo. Oczywiście i P68, i P69K, oczywiście Military Standard. Wyświetlacz 6,81, ale niestety IPS, Full HD, MediaTek Helio G95 w środku, 256 giga RAM-u, ROM-u, przepraszam, o, widzisz, aparat główny 48 mega, 8 plus 2 plus 2, z tyłu, z przodu 16, ma NFC, ma radio grające bez słuchawek, czytnik papilarny, a i dalmierz na podczerwień masz, ciekawostek. 1950, tak. I ja bym tyle za to nie zapłacił, sorry. Ile kosztuje? 1950, przeliczając z cen chińskich sklepów, wynoszącej 500 dolków, bo za tyle go znalazłem. Popularny. Nie, już miałem powiedzieć, że tutaj w zasadzie specyfikacja jest nawet do przyjęcia, ale nie w tej cenie. Nie. Zdecydowanie, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z tym producentem, no,
No. Słuchajcie, myśmy u tych, u Lefona, u Dogi, Lefon, nie, jak on się nazywa, ten trzeci? Nie pamiętam w tej chwili. Blackview, O'Kittel. Myśmy do nich naprawdę chodzili za każdym razem, kiedy pojawiali się na targach. To, no naprawdę, znaczy to są firmy, które na pewno się starają, które na pewno mają jakiś program robienia w miarę porządnych telefonów, chociaż przy niektórych mieliśmy spore wątpliwości, za jakieś pieniądze takie, które są w miarę budżetowe, ale po cenie tego już widzę, że to tak nie jest do końca. Nie. Wiecie co, poza tym te telefony fajnie wyglądają na żywo, fajnie wyglądają na targach, kiedy je bierzemy. Znaczy niektóre wcale nie. Niektóre nie, ale ja mówię z tych droższych, tak? Tak, no masz rację, ale mówię, wiesz, z tych droższych modeli, no to niektóre wyglądają naprawdę spoko, tak, żeby się nawet je chciało kupić, ale wiesz, kiedyś wziąłem na testy takiego Ulefona, wyglądał bardzo fajnie na tamte czasy. Naprawdę był, wręcz bym powiedział, był bardzo efektownym, ładnym i wyróżniającym się urządzeniem. Tyle, że ja cała... Taka była rzeczywiście fajna. Tak, ale wiesz, no ja mówię, próbowałem tego telefonu używać. Przede wszystkim się okazało, że dzień dobry musiałem zrobić coś z softem, bo był zadżumiony. Normalnie przyjął telefon z wirusem, no ale to szczegół. Zdarza się, ale okazało się, że jakość dźwięku w słuchawce jest taka, znaczy, że musiałem... Inaczej. Co? Znaczy tak, są tacy, którzy twierdzą, że wszystkie smartfony przychodzą do nas z wirusem. No, nie, no można tak powiedzieć, no jak ktoś ma nieprześladowczą, to... Natomiast rzeczywiście te chińskie firmy, szczególnie jeżeli to jest smartfon bez zmienionego softu, bez wgranego jakiegoś ROMu sensownego, pozbawionego tego całego, przepraszam za wyrażenie, syfu, który Chińczycy pakują, to jest nie do użytku po prostu. No, zgadza się, a wiesz, ten telefon akurat zraził mnie, nie tym, bo wiesz, no biorąc pod uwagę, dobra, chiński telefon mało znanej marki, dobra, PAL 6, zraził mnie tym, że po prostu przez niego nie szło rozmawiać. Ja nie słyszałem rozmówcy, rozmówca mnie nie słyszał, w efekcie równie dobrze mogłem rozmawiać z kimś, wiesz, gdy nie bez telefonu, bo musiałem tak samo wrzeszczeć. Także, no nie polecamy raczej ryzykowania takiego zakupu. Szczerze, naprawdę, gdybyście pytali o rekomendacje, no niekoniecznie warto tych mniej znanych marek. Ja wiem, że oni się starają, wiem, że próbują. Wiem, że można trafić na wybitny wręcz telefon takiej nieznanej marki, ale równie dobrze można trafić na minę i jest to ryzyko, powiedzmy, tak 70 do 30, że traficie na minę. Znaczy jest to rzeczywiście sport dla ryzykantów, którzy mają, mogą pieniądze po prostu od tak rzucić po prostu. Macie ochotę wypróbować, to ja nie odradzam, wręcz namawiam, a weźcie wypróbujcie, tylko ostrożnie i jeżeli są to naprawdę wasze ostatnie pieniądze i koniecznie musicie kupić telefon, to nie ryzykujcie, kupcie nawet no tańszy. Ja bym nie ryzykował raczej na takim smartfonie bankowości mobilnej. A to też. No. Raczej niekoniecznie. No, nie, to do tego to dołóżcie albo kupcie coś słabiej wyposażonego, ale znanej marki. Masz jakieś urządzenie jeszcze, słuchaj, ciekawe? Przy sobie? Nie. Nie, z tych, o których nie powiedzieliśmy naszym widzom. Wiesz co, przeglądam, ale niekoniecznie, wiesz, bo tak naprawdę premiery żeśmy przejechali, a reszta to są ploty, ploteczki. I chyba myślę, że nie ma co przedłużać. Jak będzie premiera, to widzom opowiemy, no bo teraz myślę, że w ciągu kolejnych 2-3 tygodni powinniśmy się regularnie już spotykać, więc... Skończmy, słuchajcie, w takim razie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że do tej pory nic nas nie trafi. Mam nadzieję, że będziecie znowu z nami. Dzięki, że wpadliście, chociaż nieregularnie i przerwa długa. Ale są wakacje. Żegnamy się z wami serdecznie. Cześć. Trzymajcie się. Cześć. Hej.